Cześć czołem, właśnie po miesiącu odebrałem paczkę z kombinezonem, który do mnie wrócił z Motuway. I od razu powiem, że fajnie, bo Motuway, powiedzmy, jako sklep organizuje to wszystko. Reklamację robi Rebel Horn jako producent, natomiast kto wysyła paczkę, znaczy kto dostarcza paczkę? Różne firmy transportowe pomiędzy, które ze sobą współpracują, różnie to bywa. Ja też czekałem tydzień, bo byłem w delegacji, a kiedy wróciłem, mogę tylko w sobotę odbierać paczki i w tą sobotę, kiedy mogłem odebrać, poczta była nieczynna po prostu. Więc musiałem czekać kolejny tydzień. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o czas transportu i to, jak trzeba się wykazać stoickim spokojem. Czasem paczki zupełnie nie dochodzą. Czasem z tego powodu, że fizycznie nie jestem w stanie odebrać, są odsyłane. A czasem są odsyłane z tego powodu, że jest problem z adresem, problem z dostarczeniem, brak imienia, brak nazwiska, brak numeru, telefonu. Wielokrotnie coś się dzieje w związku z tym. Więc cieszę się poniekąd, że po miesiącu dotarła do mnie paczuszka i zaraz zobaczymy, co jest w środku i jak to zostało naprawione. Kurtka, zgłoszenie wady, dopinany kołnierz, obażety, duży. Aha, dobra. Więc sposób rozwiązania naprawa, czyli to, co wysyłałem, tak jak w zgłoszeniu do reklamacji, czyli te rzepy, wypięty ochraniarz, wypełnienie. Rzepy, rękawa, to najważniejsze, co mnie irytowało. Widać. Zostały wymienione. Zostały przeszyte od wewnątrz. Co fabrycznie tego szwu tutaj nie ma. No cóż. No ale tak widocznie jest najprościej i tak najprawdopodobniej wygląda naprawa. Że to nie będzie idealnie zrobione tak jak pierwszy raz w fabryce. Zobaczymy, ile czasu pożyją te rzepy. Jeden i drugi. Tak widać tutaj, że było spruwane. Tu było przeszywane. Nie jest zbyt idealnie, może prosto i zbyt profesjonalnie, ale jest. Tutaj ten rzep. Dobra, zobaczmy dalej. Ochraniacz łokcia. Ochraniacz łokcia, dobra. I teraz tak. Zobaczmy pozostałe rzepy. Tu chyba nic nie było robione. Duży rzep został przeszyty. Widać tutaj. Duży rzep został przeszyty. Mały rzep. Że został przeszyty. Ok. Czy rzepy w kieszeniach zostały przeszyte? Tak. Rzepy w kieszeniach. Nie wiem jak, ale zostały przeszyte, zrobione. A, widać było. Było tutaj rozpruwane, żeby to właśnie zrobić, żeby to właśnie przeszyć bardziej profesjonalnie, więc tutaj musieli się postarać bardziej. Widać kolor też nitki zmieniony, żeby zachować estetykę, zachować, nie wiem, wodoodporność, więc tu się musieli napracować, ale jest to zrobione. Te rzepy tutaj w kurtce. Te chyba akurat nie zostały, ale zobaczę w zgłoszeniu, czy bardzo je wyszczególniłem. To była kurteczka.
Zobaczmy też spodnie. Spodnie, rzep, rozporka. Nie pamiętam, czy go wyszczególniłem w zgłoszeniu, ale na pewno wyszczególniałem rzepy kieszeni, co mnie irytowały. Tak, zostały fajnie też wymienione, zrobione rzepy kieszeni, więc myślę, że zostało to zrobione w ramach gwarancji przyzwoicie. Natomiast druga kwestia, będę obserwował dalej, w jakim czasie mi się to po prostu zużyje. Wiem, że używałem tego często. Teraz będę prawdopodobnie troszeczkę rzadziej używał kombinezonu. Tak mi się wydaje, bo troszeczkę mniej w tej chwili jeżdżę. Ale jestem ciekawy, jakiej jakości są te rzepy. I pomimo, że przesyłki kosztują sporo akurat do mnie i na to nikt nie ma wpływu, gdy się mieszka daleko, to myślę, że jednak warto było zapłacić za przesyłkę i oddać na tą reklamację, niżeli wziąć proponowaną kwotę i szukać kogoś tutaj na miejscu, który się tego podejmie. No niestety różnica wynagrodzenia, tak? Ciągle jest ta jeszcze różnica, tak, w wynagrodzeniach, czyli tutaj no, jest troszeczkę droższa ta usługa. Myślę, że może bym kogoś znalazł, ale na pewno nie w tej kwocie proponowanej, więc sama wysyłka mnie wyniosła też w jedną stronę ponad 40 euro. Kwota proponowana naprawy to była w wysokości około 60 euro. Więc trudno powiedzieć. No, chciałem sprawdzić, jak to wygląda, jak wygląda wykonanie naprawy przez producenta, żeby wiedzieć, jak producent do tego też podchodzi. I no, widać, że w tej chwili zachowuje się to jak nowe, bo to jest wymienione. Natomiast będę obserwował, jak to się będzie zachowywało w czasie eksploatacji. No i chyba tyle mogę powiedzieć z pierwszego wrażenia rozpakowania pudełka z reklamacji. Pora zmienić, przełożyć ochraniacz pleców i cieszyć się użytkowaniem tego kombinezonu. Teraz, gdy są upały, jak najbardziej będzie to fajne, bo akurat Rebel Horn ma dość fajne takie kanały wentylacyjne i fajnie się po prostu jeździ w tym. No to pozdrawiam Was serdecznie i na pewno dam znać, jeżeli coś się będzie dalej z tym, w tym temacie działo. Hej, trzymajcie się. Cześć.